Słuchajcie, nie było mnie bardzo dawno, nie było mnie pół roku, ponad pół roku na YouTubie. Przepraszam wszystkich, którzy czekają na te filmy. Jest was już ponad 10 tysięcy, także świętowałem mały sukces. Oczywiście przy ilości subskrybentów kanału mojego dzisiejszego gościa to jestem taki mały Miki, ale spokojnie będę gonił. Słuchajcie, dzisiaj zaprosiłem do rozmowy Filipa Kowarskiego. Z Filipem Kowarskim mieliśmy już jeden odcinek. Był to odcinek, gdzie tak troszkę luźniej sobie rozmawialiśmy o inwestowaniu w nieruchomości, o, o flipowaniu, o tej branży w ogóle. Natomiast dzisiaj chcemy porozmawiać troszkę bardziej merytorycznie. Był jeszcze u mnie na kanale live z Filipem w podobnej tematyce. Tego live'a już nie ma na kanale, bo ja go już usunąłem. Natomiast chcieliśmy nagrać odcinek, w którym porozmawiamy o współpracy pośrednika i inwestora, żeby dać pośrednikom, którzy oglądają ten kanał, konkretne wskazówki. Co robić, żeby pozyskiwać tych inwestorów, ale też postaramy się dać inwestorom konkretne wskazówki, jak szukać tych fajnych pośredników, co robić, żeby też dobrze współpracować z pośrednikiem. Także jeśli inwestujesz na rynku nieruchomości, działasz na rynku nieruchomości, jeśli jesteś pośrednikiem, albo jeśli w ogóle zamierzasz kiedyś kupować, sprzedawać mieszkanie za pośrednictwem może pośrednika, to warto ten kanał obejrzeć. Ja ci Filip, serdecznie witam, bardzo się cieszę, że jesteś i zaczynamy. Witaj Filip. Witam Wojtku, witam was wszystkich. Cieszę się, że mam ten zaszczyt pojawić się tutaj na twoim kanale jako pierwszy odcinek po półrocznej przerwie. Cieszę się, że cię trochę zmobilizowałem i zmotywowałem do tego, że skoro nagrywaliśmy odcinek do mnie, to i nagramy do ciebie, więc to może to też od razu powiem. Będzie link poniżej tak. do odcinka z Wojtkiem, gdzie Wojtek opowiadał o negocjacjach w trudnych czasach, a teraz o pośrednikach i inwestorach. Tak, dokładnie. Zapraszamy, żebyście sobie kliknęli w ten link, bo rozmawialiśmy na bardzo fajne tematy, na temat tego, co się dzieje na rynku obecnie nieruchomości, jeśli chodzi o ceny, o spadek sprzedaży na rynku pierwotnym, który miał miejsce pod koniec roku 2021 i zmiany w głowach uczestników tego rynku i jak to wykorzystać negocjacyjnie. Także zapraszamy do kanału do Filipa. Tam a no jeszcze my... bonus dawałeś nawet. Bonus co? dawałem, tak, także w ogóle warto, warto się tam pojawić. A może u mnie też taki bonus zrobimy, co? Pewnie. Dobra, to słuchajcie... ukryjmy go gdzieś. Dobra, to ukryjemy go za chwilę, żeby jeszcze, żebyście oglądali. Ale wchodzi. Merytorycznie do tematu naszej dzisiejszej rozmowy. A Filip, jesteś inwestorem, na pewno współpracujesz z pośrednikami. Powiedz mi, jakie to masz kryteria doboru pośredników do współpracy? Tak, wiesz co, odniosę się trochę do tego live'a, który nagrywaliśmy, jakby zakładam, że i tak dużo. Dzisiaj to będzie bardziej taka esencja tego, co nam sobie gadaliśmy przez półtorej godziny. Dokładnie to tak. tutaj mamy raczej takie wiesz, wyciągnięte ekstrakt tego. Przede wszystkim ja jak wybieram pośrednika, to mam kilka założeń. Pierwszy. Nie każdy pośrednik będzie pasował do mnie, i ja nie każdemu pośrednikowi będę pasował. Czyli bardzo często to jest relacja oparta na tym, że się lubimy. Mhm. I to jest takie trochę absurdalne, bo przecież w biznesie nie muszę się lubić, mhm. ale jednak nieruchomości, inwestycje, pośrednicy, inwestorzy, to wszystko tak mocno relacyjne, że ja się skupiam na tym, żeby ta osoba po prostu mi pasowała. Mhm. To jest na pewno raz. Dwa, że zna swoje oferty, no bo jakby oczekujemy od tego, że jeżeli pośrednik jest poniekąd sprzedawcą, sprzedawca zna swój produkt, więc to też pokazuje mi, i że to jest osoba, która po prostu wie, co sprzedaje, bo najgorzej jest tak, jak pośrednik, jedna ci opowiada. Nie, 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 nie tylko pośrednica, ale ogólnie sprzedawca, a na miejscu okazuje się, że coś jest zupełnie innego. Tak, tak. Trochę pierdoła, ale punktualność. O. Wiesz co, ja rozumiem, że czasem trzeba dojechać, czasem są korki. Ale jeżeli ktoś mi po raz piąty się spóźnia, no to znaczy, że coś tam nie gra, jak jednak swój czas szanuje. Mam nadzieję, że pośrednik też swój czas szanuje, więc taka niby niuansik, ale raczej jak oczekuję punktualności, to tam punktualność ja też daję i tego po prostu na tym mi zależy. No i to, żeby faktycznie pośrednik po pewnym czasie rozumiał, o czym my w ogóle rozumie, rozmawiamy, co to jest dla mnie okazją, mhm. no bo jeżeli po piątej transakcji dalej. To ja muszę wiedzieć, co on ma fajnego w ofercie. No to znaczy, że może ta współpraca nie będzie jakaś perfekcyjna. I teraz totalnie absurdalna rzecz, mm -hmm. ale ja chcę zapłacić więcej za taką współpracę. Jeżeli to jest dobra oferta, dobry deal, mm -hmm. jest to coś, co jest specjalnie dla mnie, mm -hmm. to ja chcę za to więcej zapłacić, mm -hmm. a nie każda osoba jest gotowa, żeby przyjąć więcej pieniędzy. Naprawdę? No. To znaczy mentalnie, tak? Tak, tak, tak. Mhm. Że nie, nie, ja więcej nie chcę, dla, to jest tylko tyle. nie? I mhm. teraz ja wiem, że jak ktoś na tym etapie nie będzie chciał ode mnie czegoś ekstra, słuchaj, za fatygę, za to, że się dobrze współpracuje, to wiem, że w pewnym momencie ktoś inny przyjdzie i powie masz tu więcej i on w końcu weźmie to więcej i ja stracę pośrednika. A mi zależy na takiej długotrwałej relacji. Ciekawe. I teraz może jeszcze tak szybko dopowiem. Zdarzało mi się zrobić z pośrednikami jedną, dwie transakcje i nigdy więcej nic, bo nie było tej chemii. Mhm. A zdarzało mi się zrobić taką, że na początku w ogóle nie czułem, że tam coś będzie. Z tego okazywało się, że to jest fajna nie wiem, przyjaźń, czy w ogóle relacja taka biznesowa, która trwała przez lata. Ja dodam jedną rzecz ze swojej perspektywy. Kwestia, żeby ten pośrednik przysyłał mi tak naprawdę to, o co ja go poprosiłem. Bo wielu pośredników, z którymi podejmowałem rozmowy, nie współpracę, tylko rozmowy, przysyłało mi wszystko, co mieli. Ale to nie było zupełnie to, o co ja prosiłem. Czyli na przykład w czasach, kiedy głównie się skupialiśmy na mieszkaniach na wynajem na pokoje, i to były Ja wyraźnie artykułowałem mieszkanie w bloku spłyty. Dostaje nowe budownictwo. Nie? Wyraźnie chciałem mieszkanie z bloku Spłyty. Z I to były takie niuanse, ale to też decydowały o, o tym, że, że braliśmy ym, współpracę z takim pośrednikiem al albo nie. No dobra, czyli To mamy... dodam coś jeszcze, jak mm -hmm. już tu jesteśmy. Ja w ogóle zauważyłem, że też. To jest taka trochę śmieszna sytuacja, ale. Kiedyś usłyszałem, znaczy w zasadzie to było ostatnio, że jak masz klientów, masz stu klientów, to ty masz 100 klientów i to jest dużo. Nie? Mhm. Ale dla tych klientów, to ta spotkanie z tobą jest pierwszy raz. Tak. I ty jesteś jeden. I, ty jesteś jeden. Tak. I teraz ty nie możesz traktować wszystkich jak masę. A oni traktują cię jako jeden, no bo wtedy ta relacja jest dziwna, tak. ale akceptuję to, że może być trudniej takiemu pośrednikowi, że on ma stu klientów miesięcznie, że ja nie będę od razu się wyróżniał, że ja nie będę tym jedynym, że jak ja mu powiem, że szukam okazji, nie zdefiniuję, co to jest, no to może się skończyć tym, że on będzie wysyłał mi byle co. Tak, jakby tak. nie to, co mnie interesuje. Tak. Więc ja zauważyłem, że w dzisiejszych czasach to polecam też osobom, które przychodzą do mnie na szkolenia, ja sam tak robię, że jak ja mówię pośrednikowi czego szukam, to to jest jedno kryterium. Lokalizacja. Mm -hmm. Nic więcej. Ani cena, ani metraż, ani ilość pokoi, mm -hmm. ani piętro. Słuchaj, mnie interesuje ta dzielnica. Jak będziesz miał coś z tej dzielnicy, podsyłaj i będę indywidualnie ci mówił, czy to to, czy nie. Bo ja mm -hmm. chcę mu uprościć robotę. Mm -hmm. No to faktycznie słabo zawężasz te kryteria, tylko do lokalizacji. Okej. Okay. No dobra, czyli mamy te kryteria współpracy, które z Twojej perspektywy są istotne. To teraz pytanie jest takie. Gdzie taki pośrednik w Twojej ocenie ma szukać tych inwestorów? No bo bardzo często ja dostaję takie pytanie od pośredników, z którymi pracuję. Wojtek, no dobra, um, uczysz z pozyskiwania ofert pośredników, tak? No to wiadomo, że dobrym, fajnym źródłem jest kontakt z inwestorami. Gdzie tych inwestorów szukać? Tak, więc zaczynając od spotkań lokalnych, mhm. jest kilka stowarzyszeń. Jak na przykład. Na przykład. Um, to jest na pewno jest jakiś tam sensowny początek, żeby po prostu się wiesz, dać, poznać, mhm. spotkać, pogadać. I bardzo stosunkowo tanie, nie powiem bardzo, ale stosunkowo tanie forma dojścia do dużej ilości inwestorów. I mhm. to, co ja zauważyłem, jak na takich spotkaniach pojawia się, tam często ludzie się przedstawiają, jak pojawia się pośrednik, cieszy się dużym zainteresowaniem. Tak, tak, bo to jest pewnie sourcer, który ma okazję. Tak, no i pytanie, czy mamy te okazję, czy nie, ale myślę, że z tego może coś wyrosnąć mhm. ciekawego. Drugie, oczywiście. W dość prosty sposób, Tu są wszelkiego typu grupy, nazwę to dyskusyjne, oczywiście tak. chodzi mi o grupy na Facebooku, tak, tak. gdzie ludzie się zrzeszają i bardzo często albo to są grupy ogólnopolskie, tak. jak na przykład Moja inwestowanie w nieruchomości, tak. są też grupy bardziej lokalne, czyli nieruchomości w katowicach. Tak. Być tak. może to jest jakieś źródło, chociaż tutaj małą gwiazdką, pamiętajmy, że jeżeli jakaś grupa jest darmowa, no to ona w żaden sposób nie została przefiltrowana. Tak. No i później mamy upgrade tego, tej sytuacji, czyli grupa, która już jest przefiltrowana, bo to jest grupa płatna. I albo to są takie spotkania, jak ty organizujesz na przykład jakieś szkolenia, czy tam certyfikowanego negocjatora, uh -huh. albo to są szkolenia z flipów, czy z inwestowania uh -huh. takie jak u mnie. Na przykład wiesz, u mnie dużym plusem jest to, że jak do mnie dołączasz, przyjdziesz do mnie na szkolenie, masz dostęp do grupy absolwentów. Grupa absolwentów około 1300-1400 osób Wow. i to są osoby, które już zapłaciły konkretną kasę, żeby I działają. muszą działać, działają. bo zapłacili kasę, tak. tak? I tak naprawdę mamy ich przefiltrowanych, no to w takiej grupie jestem w stanie na pewno pozyskać inwestora dużo łatwiej. Jeżeli taki tak. inwestor jest z mojego miasta, to tak. prawdopodobnie ten inwestor jest no Trochę bardziej przefiltrowany niż ten inwestor na darmowej grupie. Konkretny. Konkretny, Konkretny. też, no. Mm -hmm. no. Bo jeżeli ktoś już ma za sobą kilka transakcji, no to ja zauważyłem, że jakby mm, rozmawiając dużo z pośrednikami, bardzo często narzekają na, taki, na takie osoby, które udają, że są fliperami, inwestorami, mm -hmm. nie zrobiły nigdy żadnej transakcji. I zamiast powiedzieć, słuchaj, szukam mieszkania na wynajem, jest to moje pierwsze mieszkanie. Trochę odkrywam tej karty, że może nie jestem do końca doświadczony, ale chcę się szybko uczyć i chcę mieć więcej mieszkań. To od samego początku mówią: no, ja się znam, ja już tutaj inwestuję. Tak, przecież... tak, tak, tak. Ale jak przychodzi, co do czego oglądają mieszkanie, to zupełnie nie wie o co chodzi. I zamiast powiedzieć, nie, to jeszcze nie jest ten moment, nie biorę, to on będzie zwodził, mówi: jutro, może pojutrze, jeszcze z żoną muszę przyjechać, jeszcze tak, muszę tak. przemierzyć. I ten pośrednik traci czas. Traci czas, inwestor traci czas, więc. Więc tutaj czuję, że ta konkretność też jest w ogóle istotnym elementem. Się śmiałem, bo kiedyś jeździłem tak po mieszkanicznikach, a po tych spotkaniach lokalnych. Miałem taką misję, żeby po prostu pojawić się w każdym mieście, gdzie jest mieszkanicznik. Aha. I wtedy promowałem moją aplikację Monitor do wyszukiwania okazji. No i tam jakby pytałem grupę ludzi, słuchajcie, jakbyście mieli wskazać, czy są pośrednicy? Są. Czy są inwestorzy? Są. Jakbyście mieli wskazać, jaki jest główny zarzut do drugiej grupy? Inwestorzy mówią, pośrednicy są niekonkretni. Ja im mówię, że chcę to, to, to i to, a wysyłają mi coś innego. To są wiem. Ja, ja mówię, a pośrednicy jaki macie zarzut? Inwestorzy są niekonkretni, to samo, niekonkretni, tak. bo ja im pokazuję mieszkanie i mówią, że dadzą znać za trzy dni, albo z żoną przyjadą i później się wymigują tak. i nie chcą powiedzieć tak. nie, albo tak. tak. Ja mam tutaj bardzo ciekawą dygresję do tego. Super, Filip, że to powiedziałeś, ponieważ my przygotowujemy takie narzędzie, które już niedługo będzie. Nie wiem, kiedy będzie premiera odcinka, ale myślę, że to się dość mocno zbiegnie, gdzie będzie też sekcja społecznościowa, gdzie będziemy zbierać właśnie inwestorów, pośredników, sorcerów, i tam będziemy mieć ocenę jakąś punktową i gwiazdki, nie gwiazdki i komentarze, czyli jak będziesz miał człowieka, który będzie u nas, będzie miał dodatkowo kilka, sześć, dziesięć, dwanaście pozytywnych opinii, współpracy z konkretnymi osobami z imienia, z nazwiska, no to wtedy już wiadomo, że to jest konkretny człowiek i takiego wa warto z nim współpracować, nie, więc ale to na to poczekajcie. Super Filip, dzięki za to właśnie, co powiedziałeś, bo mm, ten sam zarzut a inne grupy, prawda, że, że, są, że są niekonkretni. Że warto by było mieć coś, co przefiltruje troszeczkę nam te nam te osoby. No dobra, ale rozmawiamy z perspektywy cały czas pośrednika, tak? Co robić, gdzie szukać i tak dalej. No ale u mnie na kanale też pewnie jest sporo inwestorów. No i pytanie teraz jest takie: ok, to jakimi cechami powinien charakteryzować się inwestor? No bo przechodzimy płynnie do tego, co przed chwilą powiedziałeś, żeby być bardziej konkretnym, tak? Żeby ten w Twojej ocenie pośrednik chciał współpracować z tymi inwestorami i akurat jemu podsyłać perełki inwestycyjne, nie? Tak. Um, kilka kryteriów, mhm. w ogóle podobne do tych, co mówiłem przed chwilą. Punktualność. Mhm. Tak, no bo jeżeli inwestor się umawia z, z pośrednikiem, no to fajnie by było, jakby był na czas. Dwa. Zdarzało mi się widzieć inwestorów którzy bardzo mocno tracili czas pośrednika, czyli w mieszkaniu spędzali godzinę, robili jakieś obmiary, dyskusje z właścicielem, dyskusje z pośrednikiem. Wiesz, takie poczucie, że wszyscy w sumie skończyli gadać, ale jeszcze się nie rozejdziemy do domu. E, takie to było, wiesz, że przyszedł pośrednie, jakiś spotka z tobą po południu czy wieczorem, on no, ma też swoją rodzinę, on tam nie jest tylko po to, żeby ci, ci zabawiać i robić fajny wieczór, więc też raczej krótko, konkretnie, bez. Oczywiście nie mówię o tym, że musimy wchodzić na pięć minut do mieszkania. Tak. Tylko raczej, żeby myśleć też o pośredniku. I to, przepraszam, że ci przerwę, ale faktycznie jest trochę tak, że jednak my jako inwestorzy czasami, mówiąc brzydko, lecimy po bandzie i pracujemy non-stop czasem, tak? No bo na przykład musimy coś domknąć, musimy coś szybko kupić, bo pieniądze są i tak dalej. A później mamy tydzień taki, że nie pracujemy. No ale ten pośrednik jednak pracuje bardziej systematycznie troszeczkę. No i on faktycznie no, potrzebuje też odpocząć, czy, czy umawiać się w jakichś normalnych godzinach. Hmm? Tak. Kolejna rzecz, którą na pewno warto byłoby rozważyć, to, czy Pośrednik ma jakieś mieszkania, do których ma klucze. Mhm. I mówię na przykład, słuchaj, jak już jedziemy obejrzeć to mieszkanie, czy masz podobne mieszkania w tej okolicy, o, do których masz klucze, żebyśmy nie jeździli dwa razy, żebyśmy od razu to za jednym zamachem załatwili. Nie? Czyli ja już też znowu myślę o czasie i o tym, żebyśmy więcej razem załatwili e, za jednym zamachem. Trzy, warto dopytać, czy mają coś jeszcze w ofercie, gdzie na przykład właściciel się już zmęczył, że od dłuższego czasu sprzedaje, albo wynajmuje się, nie wynajmuje i rozważa, żebym ja z jego oferty jeszcze zdążył coś wyłuskać, wybrać, wyłuskał. Tak. No bo tak naprawdę, jeżeli ja mu. Zrobię tego deala, no to dla niego to jest super. Dokładnie. I kilka takich niuansików ci powiem wręcz, to na naszej konferencji, którą zresztą organizujemy co jakiś czas online ową. też to rozwijam bardziej, ale w takim dużym uproszczeniu. Jeżeli fajnie ci się gadało z pośrednikiem, um, czujesz, że gościu się starał, zostaw mu dobrą opinię na Facebooku, na Google Mapsach. Jednak wiesz, jak ktoś nam pisze dobre komentarze pod filmami, a tylko takie przyjmujemy regu działa oczywiście. reguła wzajemności. Działa reguła wzajemności, widzimy tą osobę, e, później, wiesz, spotykamy się na żywo tak. i od razu mniej więcej, wiesz, tak. po imieniu, nazwisku tak. kojarzę, że to jest tak. ta osoba, która tam... Ja wtrącę dygresję, mam na osiedlu u siebie masarnię, taką bardzo fajną, taką niszową, że tak powiem, i faktycznie znalazłem ich na Google i napisałem im szczerą opinię, bo uważam, że są dobrzy. Słuchaj, następnego dnia rano przychodzę, kupuję sobie kiełbaskę wiejską, a właściciel mi dokłada jeszcze taką taczańską. No tak, kawałek taki naprawdę wędzonej, fajnej Ja Mówię, a co to jest? A on mówi, a to za tego opinia na Google. Ja mówię, ale przecież nie robiłem tego po to, żeby pan mi kiełbasę dawał. No ale ja panu po prostu chcę zrewanżować. Dziękuję, do widzenia. I to jest wiesz, to jest w ogóle szok. Dla mnie to był po prostu szok, że ktoś to A zauważył, że było dla niego ważne i faktycznie i faktycznie chciał się oddzięczyć. Nie? Więc to, to jest dokładnie ta reguła wzajemności, o której, o której mówimy. Tak. Super. Jeszcze jedna taka rzecz. Mhm. Zadaję sobie pytanie, na czym najbardziej zależy temu pośrednikowi, w ogóle mhm. pośrednikom, na kontaktach. Tak. Więc jeżeli mam sytuację, to są dwie takie sytuacje, znajomy szuka mieszkania. Wiesz, często jest tak, że jak my się zajmujemy nieruchomościami, to to widać na Facebooku, na Instagramie, więc odzywają się do mnie osoby, hej Filip, może jakąś kawalerkę na wynajem, <grym> albo hej Filip, szuka mieszkania, może byś pomógł, nie? Ja się tym nie zajmuję. Ale mówię, wiesz co, mam pośrednika, który mógłby być zainteresowany, to daj mi swój numer i ja się odezwę do niego, on się do ciebie odezwie. Super. Tylko teraz tak, nie oni dzwonią do niego, bo może nigdy nie zadzwonią, ale ja dzwonię do pośrednika, że mam taki kontakt. On wtedy wie, że to jest ode mnie. Ma to ten kontakt. Tak zwany ciepły kontakt, tak? To Dokładnie. Jest z A druga chyba najlepsza rzecz, to nam się zdarzyło kilka razy. Nie jest to jakoś super popularne, ale warto też mieć z tyłu głowy. że jakby to, co bardzo fajnie to Maciek wieczorek na jednym z odcinków zrobił, że on jakby sobie wyobraża, że ludzie mają nad głową znaczek spraw, żebym czuł się wyjątkowo. Jakby cały czas myśli, co może im zrobić, żeby oni czuli się wyjątkowo, i tu trochę bardziej biznesowo bym podszedł do tego, że jeżeli jestem w mieszkaniu, to jest mieszkanie do osoby prywatnej, mm -hmm. widzę, że ten właściciel wielkimi literami pisał, w ogóle wiesz, pośrednikom zakaz wjazdu, a on przyjechał z nie wiem, 200 kilometrów. Ale my się nie dogadamy. To nie jest dla mnie temat. To ja mówię pan co widzę, że tutaj. To nie jest do końca tak, dla mnie. Tak. I widzę, że pan też nie do końca chce z pośrednikami współpracować. A co, jeżeli powiedziałbym, że mam takiego jednego, który jest totalnie inny niż wszyscy inni pośrednicy? Gość jest po prostu no, do rany przyłóż, świetnie to ogarnie, fajnie sprzedaje, no nie będzie musiał pan podjeżdżać. Czy byłby pan zainteresowany, żebym chociaż mu przekazał ten kontakt do pana, może coś z tego wyjdzie, nie, nie, nie zobowiązująco. Mhm. No i znowu to samo, dzwonię do pośrednika, mam numer od właściciela, mówię, byłem, widziałem, masz ciepłe intro. Dokładnie. No i to jest zdecydowanie takie wejście, że już jest dużo łatwiej później coś z tym zrobić. Super. Filip, bardzo Ci dziękuję, bo w zasadzie wyciągnęliśmy esencję z naszego półtora godzinnego live'a dość szybko. Ja tylko chciałem powiedzieć, że podobnie jak na odcinku u Filipa, do którego link znajdziecie też w opisie, tam nagrywaliśmy taki komunikat, że możecie sobie. Dla każdej osoby, która zasubskrybuje kanał, czyli jest subskrybentem, jest mini-book e negocjuj w prezencie będziemy taki mini, mini e wysyłać, tam jest 11 stron materiału, checklisty, plus opisy, więc myślę, że całkiem fajnie warto. Ja cieszę się, że wracam na YouTube'a po takiej no, długiej przerwie, półrocznej ponad. Pojawi się trochę więcej też kontentu bardziej lifestyle'owego, bo zawsze o tym chciałem zrobić. Będzie troszkę więcej nieruchomości i będzie przede wszystkim trochę może samochodów, więc myślę, że temat, który interesuje nie tylko inwestorów, ale, ale wszystkich ludzi, bo widzę nawet, tak z ciekawości w powiem Ci, ankiety, które na przykład robię na Instastore to zdecydowanie najczęściej, najwięcej zawsze jest związanych z samochodami. Tak jak na przykład nie wiem, robię ankietę manualna, skrzynia czy automatyczna, i no jest wiesz, kilkaset odpowiedzi na taką ankietę. Także taka ciekawostka, że ludzie po prostu samochody też kręcą. Biznes, nieruchomości, samochody to jest to, co lubimy. Zresztą wiem, że ty samochody lubisz. Być może kiedyś nagramy odcinek związany z motoryzacją, ale póki co, póki co biznesowo. Filip, czy coś na koniec chciałbyś jeszcze, nie wiem, powiedzieć, jakąś wskazówkę, taką wiesz, taki Protip. i kończymy. Tak, protipem jest to, że jeżeli 90% pośredników i powiedzmy 90% inwestorów, żeby nie było, to są raczej osoby, które nie przykładają się super do tego, co robią. Mhm. To jeżeli my jesteśmy w tych 10%, a już wiesz, sam fakt, że ktoś dotrwał do końca tego nagrania, był zainteresowany, tak. wdroży to, o czym rozmawialiśmy, to już go stawia wiesz, w tych 10%. Dla mnie zawsze te osoby są najbardziej imponujące, i wiem, że w każdych czasach ludzie sobie poradzą i są w stanie radzić tak. sobie, tylko dlatego, że chce im się trochę bardziej niż wszystkim innym. Tak i robią to świadomie. Także powodzenia. Super, super. Bardzo Ci dziękuję. A Wam dziękuję za to, że byliście z nami, że oglądaliście. Zapraszamy na kolejne filmy i do Filipa, i do mnie. Na pewno dużo ciekawych, fajnych informacji. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.